Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o budowanych i projektowanych tunelach drogowych w Polsce. Przez wiele lat budowane w Polsce tunele były raczej krótkie i wykonywane w większości metodą odkrywkową. Obecnie są dużo dłuższe oraz są one wykonywane zupełnie innymi metodami. Tunele będę omawiał od najkrótszego do najdłuższego z małymi wyjątkami. Będę omawiał tylko te o długości powyżej 200 metrów. Miejsce 18. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 w miejscowości Gostków w powiecie wałbrzyskim długości 310 metrów. Tunel znajdował się będzie w pobliżu miasta Kamienna Góra. Będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Termin oddania drogi ekspresowej S3 do ruchu to rok 2022. Miejsce 17. Tunel w ciągu drogi krajowej nr 79 w Zabierzowie koło Krakowa długości 370 metrów. Znajdował się będzie wzdłuż projektowanej obwodnicy Zabierzowa w pobliżu węzła Kraków-Modelniczka. Będzie wykonywany metodą odkrywkową. Będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Miejsce 19, 16, 15 i 14. Tunele w ciągu trasy Łagiewnickiej w Krakowie długości... Trasa Łagiewnicka znajduje się w południowo-zachodniej części Krakowa. Wraz z planowaną trasą Zwierzyniecką i Pychowicką domknie trzecią obwodnicę Krakowa. Tunele będą miały dwie jezdnie po trzy lub dwa pasy ruchu. Są wykonywane metodą odkrywkową. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2021. Miejsce 13 i 11. Tunele w ciągu drogi ekspresowej S52 w Krakowie długości odpowiednio 653 i 870 metrów. Droga ekspresowa S52 w Krakowie będzie północną obwodnicą tego miasta. Połączy istniejącą autostradę A4 z budowaną drogą ekspresową S7. Tunele będą miały dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Będą wykonywane metodą odkrywkową. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2023. Miejsce 12 i 10. Tunele w ciągu drogi ekspresowej S1 w okolicach Węgierskiej Górki i Milówki w powiecie żywieckim długości odpowiednio 834 i 984 metrów. Droga ekspresowa S1 połączy Polskę ze Słowacją. W środku tuneli znajdować się będą przejścia poprzeczne służące do ewakuacji. Wysokość skrajni drogowej będzie wynosiła 4,7 metra. Tunele znajdować się będą w zboczu masywu Barania Góra. Będą dwunawowe, w każdym będą dwa pasy ruchu. Będą wykonywane metodą górniczą NATM. Termin oddania trasy to rok 2023. Miejsce 9 i 8. Tunele w ciągu drogi ekspresowej S7 w Warszawie, nazwane roboczo Bemowo i Wilany, długości 1000 i 1123 metry. Droga ekspresowa S7 z Warszawy w kierunku północnym rozpocznie się na węźle Warszawa Północ na połączeniu z drogą S8 w okolicy ulicy Radiowej. Po zaledwie 200 metrach, jadąc na północ, będzie pierwszy tunel długości 1123 metry w okolicy osiedla Bemowo-Lotnisko. Następnie będzie węzeł drogowy z ulicą Powstańców Śląskich. I zaraz za nim drugi tunel długości 1000 metrów w okolicy lotniska Bemowo i osiedla Chomiczówka. Tunele będą miały dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Będą wykonywane metodą przy użyciu ścian szczelinowych. Planowany termin oddania trasy to rok 2025. Miejsce 7. Tunel w ciągu drogi krajowej nr 3 w Świnoujściu długości 1440 metrów. Połączy obie części miasta, które znajdują się na wyspach Wolin i Uznam. Będzie przechodził pod dnem cieśniny Świna. Będzie posiadał jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu.
jest moim zdaniem jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Polsce. Będzie wykonywany metodą TBM. Termin oddania tunelu wraz z drogami dojazdowymi to rok 2022. Miejsce szóste. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 w okolicach Lubonia Małego w powiecie suskim długości 2058 m. Będzie częścią budowanej drogi ekspresowej S7, potocznie zwanej Zakopianką, która docelowo połączy Kraków z południem Polski. Tunel znajduje się pod zachodnią częścią góry Luboń Mały. Będzie dwunawowy. W każdym będą dwa pasy ruchu. Zostały wykonane metodą górniczą ADECO RS. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2021. Miejsce piąte. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S19 w okolicach Babicy w powiecie strzyżowskim długości 2100 m. Tunel będzie częścią budowanej drogi ekspresowej S19, potocznie zwaną Via Carpatia. Trasa ta połączy Polskę z krajami Europy Południowo-Wschodniej. Tunel będzie dwunawowy. W każdym będą dwa pasy ruchu. Nie została jeszcze wybrana metoda wykonywania tuneli. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2025. Miejsce czwarte. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Stare Bogaczowice w powiecie wałbrzyskim długości 2290 m. Zlokalizowany będzie w okolicach góry Sójka. Obie nawy tunelu będą połączone ze sobą przejściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi co 250 m. Co 125 m zlokalizowane będą punkty alarmowe. Na początku tunelu znajdować się będzie centrum zarządzania. Tunel będzie dwunawowy. W każdym będą dwa pasy ruchu. Będą wykonywane metodą górniczą NATM. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2022. Szkoda, że nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi, na razie nic z tą trasą nie robią. Droga po wybudowaniu niestety, ale będzie kończyła się przez kilka lat w polu. Miejsce trzecie. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S2 w Warszawie długości 2355 m. Znajduje się w dzielnicy Ursynów. Przy zachodnim portalu znajdować się będzie centrum zarządzania. Po wybudowaniu całej trasy S2 ruch w stolicy kraju znacznie się zmieni. Oddanie trasy do ruchu bardzo ułatwi podróżowanie w kierunku wschód-zachód. Tunel będzie dwunawowy. W każdym będą trzy pasy ruchu. Wykonywano go metodą podstropową i odkrywkową. Termin oddania trasy do ruchu to rok 2021. Miejsce drugie. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S19 w okolicach miejscowości Lutcza w powiecie strzyżowskim długości 2800 m. Będzie częścią budowanej drogi ekspresowej S19 zwanej Via Carpatia. Trasa połączy Polskę ze Słowacją, Węgrami i pozostałymi krajami Europy Południowo-Wschodniej. Tunel będzie dwunawowy. W każdym będą dwa pasy ruchu.
nie została jeszcze wybrana metoda wykonywania tuneli. Na razie nie jest jeszcze znany termin oddania trasy do ruchu. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg. I na koniec miejsce pierwsze. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S6 w Policach długości 5000 metrów. Tunel będzie częścią planowanej obwodnicy Szczecina nazwanej Zosią. Trasa ominie Szczecin po północno-zachodniej stronie. Odciąży zakorkowaną do granic możliwości, szczególnie w wakacje, drogę ekspresową S3. Trasa zacznie się na autostradzie A6 koło granicy z Niemcami, a skończy się koło Goleniowa. Tunel będzie dwunawowy. W każdym będą dwa pasy ruchu. Tunele będą wykonywane metodą TBM. Tunel będzie przechodził pod rzeką Odrą Zachodnią oraz pod zakładami chemicznymi Police. Taśmociągami, rurociągami, w tym z materiałami niebezpiecznymi, składowiskiem odpadów poprodukcyjnych, systemem oczyszczania wody w zakładach, jak i również liniami kolejowymi i drogami. Na razie nie jest jeszcze znany termin oddania trasy do ruchu. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg. W opisie do filmu lista linków kanałów na YouTubie, które warto oglądać. Dziękuję następującym osobom i firmom, które pomogły mi w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.